Co zrobić z przeterminowanymi lekami? Można je nieodpłatnie dostarczyć do kilkunastu wyznaczonych na terenie Tczewa aptek, bądź do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Każdy przeterminowany lek jest niebezpieczny i nie można ich wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi do śmietników ani do kanalizacji. Rozwiązanie jest jedno. Po przeglądzie swojej domowej apteczki należy ustalić, która z aptek prowadzi zbiórkę przeterminowanych produktów leczniczych, wybrać się do niej i zdeponować przeterminowane leki w specjalnym, oznakowanym pojemniku tam ustawionym. Takie informacje są dostępne w Urzędzie Miasta lub bezpośrednio w aptekach. W Tczewie jest kilkanaście, około 15 aptek, które przyjmują przeterminowane leki. Ich lista znajduje się na stronie wrota-tczewa.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Nie jest to lista zamknięta, każda apteka może dołączyć. Wystarczy zgłosić się do Urzędu Miejskiego, do Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji. Można taką deklarację przesłać pisemnie. Można też mailem. Urząd Miejski zajmie się w porozumieniu z firmą śmieciową dostarczeniem pojemnika na te przeterminowane leki i oczywiście ten pojemnik będzie opróżniany. Grzegorza Barcę, kierownika jednej z tczewskich aptek, spytaliśmy, czy zbiórka niepotrzebnych produktów leczniczych w aptekach jest dobrym pomysłem. Uważam, że taka akcja jest potrzebna w tczewskich aptekach. W niektórych miastach nie ma takich akcji. U nas na szczęście Urząd Miasta wywiązuje się z tego obowiązku opieki nad pacjentem. Pacjenci przynoszą lekarstwa właśnie przeterminowane czy po zmarłych członkach rodziny, które w domu zalegają. Teraz jest taki okres dobry na wiosenne sprzątanie w apteczkach. Tak, żeby w tym momencie przejrzeć apteczki, sprawdzić, co jest po prostu już przeterminowane i przynieść do apteki. Jakich produktów leczniczych możemy się pozbyć, a jakich nie wolno nam deponować? Nie wyrzucamy strzykawek, wyrobów medycznych, zużytych glukometrów, jakichś lancetów, które używają osoby chore na cukrzycę. Przynosimy je do apteki, najlepiej bez pudełek, bez kartoników. Przeterminowane syropy również możemy przynieść do apteki. Leki z przekroczonym terminem ważności powinny być poddane utylizacji. Gdzie więc z aptek trafiają? Na koniec miesiąca przyjeżdża, tutaj jest serwis obsługiwany przez tutaj spółki z Urzędu Miasta, także my tutaj oddajemy to, dostajemy pokwitowanie, te leki nie trafiają gdzieś na śmietnik przypadkowy. Okazuje się, że tczewianie wiedzą i chętnie przynoszą niepotrzebne już im leki. Pytają też farmaceutów o szczegóły. Wiedziałem, że jest taka możliwość, ale nigdy z tego nie korzystałem. A dopiero teraz, ostatnio. Pan magister tu podpowiada, że jest wiosna, ludzie robią porządki również w apteczkach. Być może taki porządek będzie u pana i coś się znajdzie. I właśnie coś takiego jest, ma miejsce. Ja akurat oddaję znajomym, żeby właśnie do szpitala, tam gdzie są składowane, po prostu po takiej linii właśnie. A czy jest to dobry pomysł, że właśnie tczewianie mogą przynieść leki przeterminowane i złożyć je za darmo w aptece? No wydaje mi się, że bardzo dobry, bo co z tym robić? Jak to utylizować inaczej? Mieszkańcy Tczewa mogą też nieodpłatnie dostarczać niepotrzebne leki do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.